W ostatni weekend w Tczewie odbyło się kilka wydarzeń związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Zorganizowano nie tylko uroczystości patriotyczno-religijne, ale także festyn na placu Halera oraz koncert. Tczewianie rozpoczęli świętowanie już w piątek 10 listopada. W Fabryce Sztuk odbyła się Gala Niepodległości zorganizowana przez Klub Inteligencji Katolickiej. Podczas spotkania historyk Kazimierz Ickiewicz wygłosił prelekcję o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Następnie goście wysłuchali piosenek patriotycznych w wykonaniu chórów ze Szkoły Podstawowej nr 7, 10 i 11. W sobotę uroczystości rozpoczęły się mszą w tczewskiej farze. W wykonaniu solistów i chóru pod dyrekcją Kazimierza Ostrowskiego można było usłyszeć fragmenty mszy pod tytułem Panie powstrzymaj głos ostatniego dzwonu Wojciecha i Damiana Galińskich do słów Romana Landowskiego. Nasi przodkowie wiele razy musieli walczyć o wartości, które zostały dane przez Boga. Musieli walczyć o wolność, którą jakże często im odbierano. Ale mimo to bronili naszej ojczyzny, bo była czymś wielkim i świętym. Po mszy harcerska orkiestra Dęta poprowadziła tczewian pod obelisk marszałka Józefa Piłsudskiego. Po złożeniu kwiatów uczestnicy przeszli na stary cmentarz przy ulicy 30 stycznia, gdzie pod pomnikiem odbyła się dalsza część uroczystości patriotycznych. Dzisiaj jest dzień szczególny, święto 11 listopada, upamiętniające wydarzenia z 1918 roku, kiedy powstało państwo polskie. Po 123 latach niewoli nastała wolna Polska. Spotykamy się w Tczewie, na cmentarzu, przy pomniku, ku chwale poległym w obronie ojczyzny, upamiętniającym mieszkańców Tczewa, którzy poświęcili swoje życie za ojczyznę. Wokół pomnika pochowane są osoby zamordowane w 1939 roku na terenie Koszar. Po części patriotyczno-religijnej rozpoczął się festyn na placu Halera. Fabryka Sztuk oraz Miejska Biblioteka Publiczna przygotowały warsztaty i konkursy dla najmłodszych. Tczewianie mogli poczęstować się gulaszem wykonanym przez uczestniczkę programu MasterChef Dianę Wolokową. Ponadto na scenie wystąpiły chóry Pasjonata oraz Pasjonatka, grupa Old and Young, zespół folklorystyczny Frantówka, Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta Torpeda oraz Jakub Freda. W niedzielę w Centrum Kultury i Sztuki odbył się świąteczny koncert. Na scenie widzowie zobaczyli Dariusza Kortka, Annę Lasotę, Jakuba Oczkowskiego, Adama Biedrzyckiego i Sławomira Głaska. Koncert przeniósł widzów do lat 30. XX wieku, czyli do czasów, gdy prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości Sejm ustanowił święto obchodzone 11 listopada.